kompleksie są trzy takie silosy. Połączono je tunelami, w których była część mieszkalna, punkt medyczny oraz centrum dowodzenia. Wszystko rozmieszczono tak, by załoga mogła jak najszybciej przygotować i odpalić pociski. To centrum dowodzenia, serce jednostki. Te systemy kontrolowały tankowanie rakiet ciekłym tlenem i paliwem, a także całą sekwencję startową. Zarządzały także wysuwaniem anten, bo było to niezbędne. Należy pamiętać, że przygotowanie pocisków do odpalenia zajmowało kwadrans. Ci ludzie mogli naciśnięciem jednego przycisku doprowadzić do nuklearnej zagłady. Wystarczyłaby jedna pomyłka. Prawdopodobnie było ich sześciu. Przebywali w odosobnieniu, więc na pewno czuli się samotni. Ale stanowili zżytą grupę, niemal jak rodzina. Jednocześnie bardzo poważnie podchodzili do swoich obowiązków, choć wiedzieli, że rozkaz, który padnie, może być dla nich ostatnim. Baza była w pogotowiu przez całą dobę, 365 dni w roku. Setki podobnych rozlokowano w całym kraju. Titan nie był jedynym programem, którym się zajmowano. Równolegle prowadzono program Atlas, co dobitnie świadczy o chęci posiadania przewagi technologicznej. Tylko dlaczego pociski schowano głęboko pod powierzchnię? Gdy są pod ziemią, dodatkowo zabezpieczone pancernymi pokrywami, może je zniszczyć tylko bezpośrednie uderzenie. A jeśli baza przetrwa pierwszy atak, może odpowiedzieć ogniem. Na to liczyli, że wystarczająca liczba pocisków przetrwa potencjalny atak i będzie można je odpalić.